Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Farming Simulator 2019. Mikrofon był gdzieś daleko, więc witam was wszystkich jeszcze raz. Kupuję sobie jakąś maszynkę do gnojówki, troszeczkę droga, jak na 15 tysięcy, może się kupić tam na 7,5. Kupujemy. Zielona. Niczym ona się nie różni, więc kupujemy tak jak teraz. 4,5 tysiąca miało być więcej, no ale nic. Zobaczymy jak bardzo nam tutaj... Kupiłem na obornik, ale... to nic. Lajka możecie zostawić, subskrypcję, jeżeli tego nie robicie. No, to teraz będziemy mieli ciągniczek za tora, bo jak widzieliście na ostatnim odcinku, rozpadł się. Amelka, mogłabyś zębki umyć? Odcineczek nagrywam. Miałem iść... Miałem w ogóle swoim obornikiem to wszystko nawodzić, ale... O Jezus. Ale tak ją złapałem mega. Idziemy to oddać, sprzedać. Pieniądze mi się skurczyły strasznie. Wygadamy się na miejscu. Trochę straciłem na tym, no ale nic. A, tutaj mam ten, dobra. Tylko, że ja teraz nie mam znowu niczym nabierać tego. On zobaczy, on niby jeździ, a stoi. Pięknie pasuje mi. Motywowałem trochę chłopaków na Discordzie, żeby weszli pograć. Zobaczyłem, że jest 4 graczy ze mną, więc napisałem na Discordzie, żeby weszli. Jeżeli chcielibyście pograć, no to wejdźcie na Discordzie, który jest w opisie. I to wystarczy. Wejdziecie na Discordzie, pobierzecie mody, które są potrzebne do grania i już będziecie mogli grać. Wszystko na wieś. To jest 50% nawiezione. 50%. Teraz będziemy nałożymy nawozu. Jeszcze kurczę, muszę mieć naładowywanie. Chyba Lamborghini, bo nawet nie wiecie, ale kupiłem sobie nowy ciągnik. Jezus, ten nie ma gateł. Ta przyczepa. Idziemy sobie 30. Ładnie wygląda, pasuje pod wszystko. Tą załudzę. Tą słomę mógłby wziąć kolega i
wsypać. Dobra. Lamborghini sobie taki kupię. Ładne. Takie właśnie za 90. Tak to jest, jak wiecie, musicie się tego przyzwyczaić do tych dźwięków. Nie dam tak nic, nie dam rady poradzić. Więc tak to wygląda. Idzie koń? Idzie. Idź mamie zanieść to. No a w końcu zgubi ten dowód. Ej, tu nie ma tego. Najmocniejszy silnik. Ja myślałem, że to będzie coś z turem potrzebuje. O, jedzie mój ciągnik. Bo oni tak zapierniczali, że... Ty kiereczka masz? No fajnie. O, już widzę, że są pod moją farbą. Już jest 10 minut, jeszcze jest 10 minut, koniec. Ona lubi te cukiereczki. Tak. Obydwa? No. Double back. To jest mama i ten, to są te mrówkojady. Lidia. Oka.
Czekajcie, tak może trochę. Dobra. Fine. Teraz muszę zapisywać, bo miałem ostatnio zrobić screena i... Teraz będzie RP. Idziemy sobie na Discorda. Halo. Halo, dzień dobry. Słuchaj, teraz sprawa wygląda, panie, następująco. Silnik jest po generalnym remoncie. Tłoki były do wymiany, rozrusznik był do wymiany. Wszystko było do wymiany, całogubica była do wymiany. Już 1500 mówiłem. Mówiłem 1500. Popękane było klejem jakieś klejone. A szkoda gadać. W życiu? Nie w życiu, bo tak widziałem, no przestań. No, nowe głowica jest, nowe tłoki. Teraz tak, następująco. On przez jeden dzień nie powinien pracować na polu, bo jest docierany, nie? Najlepiej jakby go tam zostawił gdzieś tam na poboczu i niech chodzi, nie? Na wolny. Ty, to ja tam mam taki staw, to ja go tam wrzucę do stawu. A... No to go zalejesz. Ja tu nie mam miejsca na ciągnik, który stoi, on musi pracować. Musi? Nie, nie, no to będzie się o serwis za dwa dni, jakbyś tak pracował. No dobra. I się zatrze. Na nowo. Kupiłem zobacz, teraz nowego. Żadnych kamień nie ma nic. Ramaniura jeździ. Tofaj, tofaj. Tuj, tuj. Konie on wysoki. Ja mam go zaparkować. No generalnie to on ma swoje miejsce gdzieś tu. No tak, a tak żeby stał, nie? Żeby nikomu nie przeszkadzał, bo on nie będzie jeździł przez jeden dzień. Jak się uda ci panu tutaj wepchnąć, to tutaj się może pan wepchnąć. On tam muszę na wolnych obrotach nim jeździć. Coś ty, Ferrari jak docierają na 6000. No ale on nie może. Panie, jest pan dzisiaj w ogóle otwarty, bo potrzebuje zarejestrować Lamborghini. Zarejestrować to tak zobaczymy. No ogólnie przegląd. Długo zaparkuję. Może być? No tak, tak, tu mi nie będzie przeszkadzał. Dobra. To tak na godzinę, dwie go odpalić, pochodził, zgasić na godzinę i on będzie dalej. A jak on zatankowany po korek? Słucham? Myślałem, że zatankowany będzie. Nie, nie zatankowany, co ja miałem tankować? Płaciłeś mi za remont, nie zatankowanie. To ile tam tego będzie i chodźmy papiery podpiszę. Tysiąc... Gdzie ty jesteś? 1500. No to chodźmy tutaj, bo tu mam. Tutaj faktury panu dam, wyciągam, o pyk, wyciągam z kieszeni. Daję panu już fakturę. Przelewy robimy. Proszę. Już chwila. Tu ma pan głowica, Zetur. Sama głowica 500 euro kosztowała. Tłoki to tam już nie wspominam. O. Dobra, się? Tutaj panu daję dokumenty wszystkie do niego, podbity przegląd, już może wyjeżdżać na ulicę. Ale jak mówię, jak nie chcę wylądować tak szybko na serwisie, to lepiej, żeby jeden dzień nie jeździł. Dobra, to bo teraz... potem znowu będzie 1500 koszt. Dobra, to teraz Lambo ale jak, potrzebować będzie jaki ciągnik, to jeszcze właśnie takiego John Deere'a, bo coś w tym stylu dostanie w zastępcie, nie? No, teraz musiałem kupić specjalnie Lambo. Bo nie brakowało ciągnika. No, jak będzie jakiś do serwisu, to zostanie taki, nie? Aha, taki dobra. Na zastępcie pójdzie. To ma już ci mówię ile koni. To już ma w miarę dobra maszyna jest. Ja nie wiem czy ma taką maszynę, żeby pod to podpiąć. 115 koni ma. Dobra maszyna jest. No dobra maszyna no. Teraz kupiłem Lambo, ma 190. Panie jak to leci. No, to jak co? To jak? Transport na... no to nie zarejestrowany. No nie zarejestrowany, na razie to po dawaj go na laweta. Już dawaj go na laweta i go zawieziemy. Już pobiegłem na pole, chwila. O, już. Panie, już. Tetris odjedź. Dobra. Lata. Trzeba tutaj zaprostować. Ja tu sobie prostuję. A ta 30 to też się ledwo kupę trzyma. Panie.
Pakuj się tyłem na niego. Bo weź w ogóle mi to daj. Panie, oddaj mi to. Daj, bo ty zaraz połamiesz lawetę nową. Ja pierniczę. Ale maszyna, co? Panie, ja taki z Ameryki go ściągę. Panie, z Włoch? Nie, on z Ameryki przyjechał. A nie, tu przodu nie było. Przodu? Ja nie wiem, czy to rejs wygląda. Panie, to spawane w miejscach fabrycznych było. Na wsi takiego nikt tutaj nie ma. Kurna, krzywo wielkie. Dobra, jakiegoś samochoda i jedziemy na to. Jedzie pan za mną. Nie stać mnie na samochód, muszę Mercedesa, no, Splittera wystawić. Petri, jedziemy. Splittera nie mam. Tetris, pojechali. Jest, dobra, stoi pusty nawet. Czekajcie, gdzie on jest? Dobra. Tetris, jak cicho. Ja myślałem, że w ogóle Tetrisa nie ma na Disney. Co jest? 40. O kurde, John Deere ma ciężko z tym. Że to kawał maszyny. Ja mam tylko 115 koni w tym. Mówię, on sam ma chyba teraz 190. On z fabrycznie wychodzi 150, panie, a to było kręcone. Na hamowni 190 pokazał. To co słyszeliście, drodzy widzowie, to nie był wcale waper. Ja mu po prostu gina wciągał. Co wciągałem? Gila. Wypal gumę. Ej, projesz tym samochodem tym. To jest 50 na godzinę? 40. Znaczy ten jedzie 52, nie? Ale tym jadę 40, bo jak pojadę 50, to ten spadnie. No spada, no. Też zauważyłem, jak ciągłem nawet testy. Szkoda, że właśnie nie poprawili tego, przyspiesz, nie? Przyspiesz trochę tym Passat, tym Golfem, kurwa. Jak cię pisknę, pisgaj tym Golfem trochę przecież. No jak to wpalnik, 120! O kurwa. Zaraz Golfaczkę sobie nabił. Będę będę strzeżał i naprawiał. Z dwóch innych Golfów będę składał jeden. Z policyjnego. Ogólnie mam na policyjnego na sprzedaż, jak chcesz. Z czterech innych go składany. To jest ten, co skakał na zawodach? Tak. Ja mam kogutów, to dlatego ma pilota. Oj. No jest RP, jest. No niestety, przez to, że ja jestem na lawecie, to chyba jako pierwszy usłużony, nie? Widzę, że kolejka się ustawiła. No już się zaczyna. Jak ostatnio była kolejka, to było prawie 10, tak, Boże, 10 samochodów tak samo. Poczeka na przegląd pewnie. Chłop ma medala w krowę. 15 tysięcy. 11300 raz lawetą. Czyli waży około 5-6 ton. Mogę się tu zatankować? No jasne. I tak płaci z własnej kieszeni. Kurde, myślałem, że będzie miała tutaj wsać kartę. Ej, no co jest? Teren nierówny, pana jazdy mi się do końca nie sunęły. Dobra, to już to przestanie się. Będzie skakał. Rozsunął się. O, widzisz? Majster się zna. O, widzisz, rozsunął się. Ło, ten ma to kopa. Bo to racing jest. Ścigowy, ale hamulców to nie ma. No paj. Pojebało cię, żeby racing wydać na pole? Panie, ale to dobre jest! Wie pan, jak to z przyczepą pizga? Ale patrz, jak to brzmi fajnie! Ej, nawet ma dalej... Ten, animację ma w środku. Tam widzę wentylator w środku. Dobra, sprawdzimy tutaj. Tutaj trzeba naprawić, szybko naprawimy. Ej, on koguta? Ale nie ma rejestracji, ja nie wiem czemu.
Rys, no nie patrz na model rejestracji, tylko wpisuję tutaj w komputer, a tutaj wpisuję dane pojazdu, pyk, pyk. Nie chce mi się tego pisać, więc tak powiem. Wpisuję pyk, pyk, zarejestrowany, dokumenciki ma. Za samą rejestrację 500, już o tym. No trudno, niech stracę. No, przegląd stówka. Kajsa. Przegląda, sam se ogarnę. Lewy działa, ty z tyłu działa, prawy. Miała być miniaturka działa, w ogóle pod ostatnim filmem, jeżeli chodzi o... Z tyłu działa, awaryjny. No właśnie, działa, przeglądy, w ogóle coraz bardziej serwer robi się RP, krótkie, co dodaje takiego... Z tyłu działa, z przodu działa. Co dodaje takiego długie, uroku serwerowi. Działają. No. Urozmaica trochę rozgrywkę. Nie, krówno wchodzi, nic się... Panie, to nówka, to przecież dopiero robione było wszystko. Kurna, składane z dwóch, ale już dobra, podbijemy. Nawet tutaj, na spadach nie widać. Tutaj pieczątkę biorę, uwaga. Dobra. Podbite. Podbite, ale chyba oko. Tutaj 600 się należy. Proszę. Pyk, oddaję dokumenty, wszystko ostatnie świeże. Ostatnie pieniądze. Dobra, no już może jeździć po drogach. Dobra, to, ale przyprowadzi mi go pan, czy nie? No co trzeba zrobić? Dobra, nie ma sprawy. No bo jak, ja przecież przyjechałem Mercedesem tutaj. Chyba, że już pan na Mercedesa go wstawi. Nie, dobra, to już się zawiedzie. Może Mercedes to wie pan, że nie utrzyma tego. Mercedes to ciężko bym miał z tym. Ściapkiem to biorę, dał radę, z etorem dał radę. I mi się do jazdy nie zepsuje. A nie lepiej się zamienić? Ja wstawię Mercedesa na lawetę, bo będzie miał lżej, a wezmę Lamborghini? Nie, nie. Dobra, to ja jadę na farmę. Dobra, dobra. Muszę zapalić John Deere'a, też nówka maszyna. Ja czy znowu będzie musiał wsiąść w tą robotę drogową? Pilota? Przestrzegałem przepisów, zobaczcie co ja robię, pizgam do przodu, żeby tylko dojechać. Ej, to już 22 minuty, to co? Jeszcze kupię jakąś ładowarkę do tego, by załadować. No dobra, ciapkiem to podłączył, okej. Okay. Dobra, jadę maksem, nic nie stanie chyba. Chyba. Najwyżej go zgubisz. Najwyżej, to tam. Najwyżej szarki zapłaci więcej i się naprawi. Ale ten John Deere do dupy radia nie ma. A co on ma? Nic właśnie, to taki bieda edition, najtańszy wziąłem. Bieda edition. Jedzenie zapasowe. Jak ostatnio byłem kupować nowy samochód, nie? To miałem do wyboru, znaczy do wyboru, zostawiłem sobie do wyboru Hyundai'a, Kiankę i Skodę Rapid. Wsiadłem do Skody i za chwilę, znaczy przejechałem się nią, bo powiem ci, że no jak nowy samochód, to był 2017 rok. Całkiem przyjemnie się jeździ, ale te drewniane drzwi, takie plastikowe i w ogóle, wiesz, ja mówię, dobra, a jak się tutaj zamyka drzwi? On mówi, normalnie kluczykiem trzeba przekręcić, bo mówi, tutaj nawet centralnego zamka nie ma. I ja tak na niego patrzę. Mówię, o nie. Zobaczyłem w ogóle pierwszy raz ten kluczyk, nie? Taki jak od domu. Mówię, nie, dobra, dziękuję. Tak to był przyjemny samochód, ale... Ale nie aż tak bieda edition, nie? Mogę go rozładować, czy nie? Siadaj pan. Tylko na jazdów nie zepsuj, bo znowu się nie rozłożył. O, to nawet ile ma tego u dźwigu? Ona? Szczerze powiedziawszy, sam nie wiem. Tyle, ile się da. Jest coś jeszcze do zrobienia?
30 do naprawy, tam na polu stoi. To jest ta, co... Ta, co stała, ta. Gdzie ona na polu stoi? Tam dalej? Dobra, odsuń się Tetris, bo porysuję golfa. Kik tam z golfem. No, będzie znowu składany z czterech. No oj, zaraz tutaj połamie coś. Dobra, po wyjadę na drogę, to mnie pan zgarnie. Bo ona tak ledwo jedzie, wie pan, tak słyszę, że na jednym tłoku już przepuszcza. Dobra, zaraz przepuszczę, zobaczymy. Dojadę tutaj, jak pan nie będzie... Nie mi się, jakby była dziura od kuli w kuli tutaj w głowicy. Ale to sentyment, to po dziadku jest. Zaraz się naprawię. Zobaczymy, jak to, może jeszcze dzisiaj jeszcze naprawię, nie wiem. Ja tu mówię, nie mam, ty, kogutów, gdzie ty mi tu wyjeżdżasz? Dobra, to na pobocie zjadę. I... Dajka zostawcie. Bardzo mi to motywuje do nagrywania następnych filmów codziennych. Na razie. Dawaj go. Cześć.